Marcos z Barcelony, ale to mógłby być każdy wszędzie. To, co się tu stanie, dzieje się codziennie w biurach i domach na całym świecie. Realizacja. Zepsuła się jakaś część w drukarce i producent odsyła Marcosa do serwisu. Moi pracownicy wszystko sprawdzą i powiedzą, co się stało, ale taka diagnoza kosztuje 15 euro plus VAT. Trudno będzie znaleźć części zamienne, żeby to zreperować. Szczerze mówiąc, nie warto tego naprawiać. Koszt naprawy będzie wynosił 110 do 120 euro. Drukarkę można już kupić za 39 euro. Radzę kupić nowy sprzęt. To nie zbieg okoliczności, że wszyscy sprzedawcy doradzają kupno nowej drukarki. Jeśli Marcos to zrobi, stanie się kolejną ofiarą planowanego postarzania produktu. To tajna broń producentów do chwytania konsumentów. Naszą rolą jest kupowanie na kredyt tego, co nam wcale nie jest potrzebne. Żyjemy w społeczeństwie zdominowanym przez rozwijającą się gospodarkę, która nie rozwija się po to, żeby zaspokoić nasze potrzeby, ale żeby się rozwijać. Jeśli konsument nie kupi, gospodarka nie będzie się rozwijać. Planowane postarzanie produktu oznacza, że klient chce mieć coś nowszego i to jak najszybciej. W tym filmie pokażemy, jak ten plan wpływa na nasze życie. I to od 1920 roku, kiedy fabryki zaczęły produkować rzeczy coraz gorszej jakości, żeby szybciej się zużywały. Uznali, że należy zmniejszyć ich przydatność do 1000 godzin użytkowania. Dowiemy się, jak projektanci oraz inżynierowie przekazują nam nowe wartości i cele. Projektanci musieli wszystko przerabiać tak, żeby było krótkotrwałe. Żywotność produktów skracała się. Kiedy za nie zapłacimy, stają się tańsze, zużyte. Nowe pokolenie konsumentów stało się wyzwaniem dla producentów. Czy możemy sobie wyobrazić gospodarkę bez planowanego postarzania produktu, bez jego wpływu na środowisko? Przyszłe pokolenia nigdy nam nie wybaczą, kiedy dowiedzą się o tym, jak zanieczyściliśmy środowisko, zwłaszcza mieszkańcy krajów rozwiniętych. Spisek żarówkowy, nieznana historia zaplanowanej nieprzydatności. Witajcie w Livermore w Kalifornii, ojczyźnie najdłużej świecącej żarówki na świecie. Jestem Lynn Owens, przewodniczący Komitetu Żarówkowego. Był rok 1972, kiedy odkryliśmy, że żarówka, która zwisa z sufitu budynku straży pożarnej, ma wielkie znaczenie. Żarówka znajdująca się w straży pożarnej w Livermore pali się bez przerwy od 1901 roku. Zabawne, przeżyła już dwie kamery. Kiedy w 2001 roku skończyła 100 lat, mieszkańcy urządzili jej urodziny w amerykańskim stylu. Na początku myśleliśmy, że jeśli przyjdzie 200 osób, będziemy szczęśliwi. Pojawiło się ich około 900. Nikt by nie uwierzył, że zaśpiewają 100 lat żarówce, ale tak się stało. 100 lat, 100 lat żarówką. Żarówkę tę wyprodukowano w mieście Shelby w Ohio około 1895 roku.
Fabrykę założyły ciekawe kobiety, a jacyś panowie zainwestowali tam swoje pieniądze. Drucik żarowy wymyślił Adolf Chalet. To był drucik, który miał wytrzymać lata. Na czym to polegało? Nie wiem. Tajemnicę zabrał do grobu. Przepis wynalazcy na tak wytrzymały drut żarowy to nie jedyna tajemnica, która wiąże się z żarówką. O wiele większa dotyczy tego, jak żarówka stała się pierwszą ofiarą planowanego postarzania produktu. Wigilia 1924 roku to był wyjątkowy dzień. W Genewie kilku dżentelmenów w garniturach w prążki zebrało się, żeby opracować tajny plan. Stworzyli pierwszy kartel. Celem była kontrola produkcji żarówek na całym świecie i podzieleniu tego tortu pomiędzy siebie. Kartel nosi nazwę Phibus. Do grupy należeli główni producenci żarówek w Europie, Stanach Zjednoczonych i kilku kolonii w Azji i Afryce. Celem były wymiana patentów, kontrola produkcji i przede wszystkim kontrola konsumenta. Dla firmy jest lepiej, kiedy konsument kupuje żarówki regularnie. Jeśli żarówki palą się zbyt długo, oznacza to stratę dla producenta. Na początku wytwórcy chcieli produkować długotrwałe żarówki. 21 października 1871 roku po wielu eksperymentach stworzono małą lampę o niezwykłej trwałości. Drut żarowy był bardzo wytrzymały. Był to Thomas Edison, jego pierwsza żarówka, którą sprzedawano od 1881 roku. Potrafiła się palić 1500 godzin. Do roku 1924, kiedy powstał Phibus, wytwórcy z dumą chwalili się, że ich żarówki wytrzymują nawet 2500 godzin. W końcu członkowie kartelu uznali, że granicą życia żarówki powinno być 1000 godzin. W 1925 roku powstał Komitet 1000 godzin życia. Ustanowił sobie za cel skrócenie żywotności żarówki. Ponad 80 lat później historyk z Berlina, Helmut Hege, odkrywa dowody na działalność komitetu. Są to dokumenty założycieli kartelu, czyli twórców takich firm jak Philips w Holandii, Osram w Niemczech i Compagnie des Lampes we Francji. Oto jeden z dokumentów. Napisano tu, przeciętna żywotność każdej żarówki musi wynosić 1000 godzin, lecz nie można tego nigdzie zapisać ani opublikować. Pod presją kartelu firmy zaczęły przeprowadzać eksperymenty, żeby stworzyć delikatniejszą żarówkę spełniającą wymóg 1000 godzin. Produkcja żarówek była dokładnie monitorowana. Komitet musiał mieć pewność, że wszyscy dotrzymują obietnicy. Jeden ze sposobów kontroli polegał na ustawianiu specjalnych półek, do których wkręcano próbne żarówki. Firmy takie jak Osram zapisywały dokładny pomiar żywotności żarówki. Osram haben dann genauestens protokolliert, wie lange diese Lampen brannten. Phibus wymyślił kontrolę poprzez wprowadzenie biurokracji. Jeśli raporty nie spełniały wymogów, producenci dostawali wysokie kary. Tutaj mamy listę kar z 1929 roku. Pokazuje, ile franków szwajcarskich członkowie kartelu musieli zapłacić, jeśli żarówki działały ponad 1500 godzin.
Plan wprowadzono w życie i żywotność żarówek spadała. Po 2 latach z 2500 godzin do 1500. Cel osiągnięto w latach 40. Od tej pory standardowo żarówka pali się 1000 godzin. Wiem, że to było bardzo kuszące w 1932 roku. Oni wtedy nie patrzyli na naszą planetę jak na źródło surowców, które kiedyś się wyczerpią. Dla nich te surowce były niewyczerpane. Ironia losu, bo żarówka zawsze była symbolem nowatorskich pomysłów i wynalazków. A to typowy przykład planowanego postarzania produktu. Przez kolejne dekady wynalazcy opatentowali wiele pomysłów na żarówki nowego rodzaju, nawet takie, które świecą przez 100 tysięcy godzin. Żaden z nich nie wszedł do produkcji. Oficjalnie Phoebus nigdy nie istniał. Wszelkie dowody zostały starannie ukryte. Najlepszym na to sposobem była częsta zmiana nazwy. Nazywali się Międzynarodowy Kartel Elektryczny, po kilku latach wymyślali coś innego. Problem w tym, że ta instytucja nadal istnieje. W Barcelonie Marcos nie posłuchał rad sprzedawców i nie kupił nowej drukarki. Postanowił naprawić starą. W internecie znalazł kogoś, kto wie, co się stało z jego drukarką. To podły mały sekret drukarek atramentowych. Próbowałem wydrukować dokument, kiedy otrzymałem wiadomość, należy wymienić zepsute części w drukarce. Postanowiłem sam to sprawdzić. Cześć, Marcos, dostałem twoją wiadomość. Marcos skontaktował się z autorem filmu wideo. Przyjrzałem się drukarce, okazuje się, że na dole znajduje się część, którą nazywają pojemnik na zużyty tusz. Drukarka atramentowa musi ciągle czyścić głowice, które wyciskają tusz. Na samym dnie drukarki znajduje się duża gąbka. Jest ustawiona tak, że przyjmuje tylko określoną ilość tuszu. Potem powiadamia, że jest pełna i nie będzie już działać. Producent tłumaczy się tym, że nie chce ci zabrudzić biurka tuszem, ale ja myślę, że to ma głębsze znaczenie. To urządzenie jest zaprojektowane tak, żeby po pewnym czasie przestało działać. Planowane postarzanie produktu pojawiło się w tym samym czasie, co masowa produkcja i społeczeństwo konsumenckie. Produkcja rzeczy, które mają działać tylko przez określony czas, jest częścią planu, który powstał podczas rewolucji przemysłowej. Wtedy maszyny zaczęły produkować dobra o wiele tańsze i bardziej dostępne dla konsumenta. Ale konsument nie nadążał z kupowaniem tego, co wyprodukowano. Już w 1928 roku magazyn reklamowy ostrzegał: produkt, który nie chce się zniszczyć, oznacza tragedię dla biznesu. Masowa produkcja sprawiła, że większość dóbr stała się ogólnie dostępna. Ceny spadły, a ludzie zaczęli kupować dla zabawy, a nie z potrzeby. Gospodarka kwitła. W 1929 roku rozwój społeczeństwa konsumenckiego został zahamowany. Krach na Wall Street rozpoczął poważną recesję gospodarczą w Ameryce. Bezrobocie osiągnęło niewyobrażalne rozmiary. Do 1933 roku 1/4 osób została bez pracy. Ludzie nie ustawiali się już w kolejki po zakupy, ale po pracę i żywność. W Nowym Jorku pojawiła się niezwykła propozycja rozruszania gospodarki. Bernard London, zamożny pośrednik handlu nieruchomościami, zasugerował, że tylko planowane postarzanie produktów prowadzone siłą poprzez prawo może powstrzymać kryzys. Pierwszy raz napisano o tym oficjalnie.
Bernard London proponował, żeby wszystkie produkty miały datę ważności, po której uznano by je za nieprzydatne. Konsument oddawałby je agencji rządowej, która miałaby je niszczyć. Chciał osiągnąć równowagę między kapitałem a zatrudnieniem, stworzyć rynek zbytu dla produktów. Wtedy zapotrzebowanie na pracowników byłoby duże i stałe. Bernard London wierzył, że wprowadzenie tego planu nakręciłoby gospodarkę, a ludzie kupowaliby nowe produkty wytwarzane w nowych miejscach pracy. Giles Slade przyjechał do Nowego Jorku, żeby lepiej poznać twórcę tego pomysłu. Chce się dowiedzieć, że Londonowi chodziło wyłącznie o zyski czy o pomoc dla bezrobotnych. Dorothea Weitzner poznała Bernarda Londona w latach 30. podczas rodzinnego spotkania. Nie mów, który to. Ciekawy człowiek. Wygląda na intelektualistę. Poznałaś go w 1933 roku. Miałam 16 lat. Rodzice kupili wielkiego Cadillaca. Był ogromny jak Zeppelin. Mama prowadziła, ojciec siedział z przodu, a państwo London z tyłu. Tata powiedział, że pan London powinien mi opowiedzieć o swoim pomyśle. Ciekawy człowiek. W kilku słowach wyjaśnił mi, na czym polega zamysł likwidacji kryzysu. Gospodarczo leżeliśmy. Było o wiele gorzej niż teraz. Miał obsesję na punkcie tego pomysłu, jak artysta na punkcie swojego obrazu. Wyszeptał mi w aucie, że obawia się o to, że uznają jego pomysł za zbyt radykalny. Propozycja Londona została zignorowana, a planowane postarzanie produktu nie weszło w życie. Dwadzieścia lat później, w latach 50., powrócono do niego. Ale zamiast narzucania planu, postanowiono uwieść nim konsumentów. Planowane postarzanie produktu. Konsument pragnie czegoś nowszego, lepszego i to jak najszybciej. To głos Brooksa Stevensa, apostoła planowanego postarzania produktu w powojennej Ameryce. Ten czarujący projektant tworzył wszystko od urządzeń gospodarstwa domowego po samochody i pociągi, zawsze mając na względzie plan. Jego projekty były nowoczesne i niezwykłe. Także dom, w którym mieszkał. To dom, który zaprojektował mój ojciec i to w nim dorastałem. Kiedy go budowano, wszyscy myśleli, że będzie to nowa stacja autobusów Greyhound, bo nie przypominał tradycyjnego domu. Ojciec, projektując każdą rzecz, uważał, że najważniejsze jest to, żeby ta rzecz coś wyrażała. Nie znosił rzeczy brzydkich i takich, które nie uwodziły kupującego. Spisek żarówkowy. Nieznana historia zaplanowanej nieprzydatności. W Europie istniało inne podejście. Próbowano tworzyć jak najlepsze i najtrwalsze produkty. Na przykład garnitury. Brałeś w nim ślub, a potem cię w nim chowano. W Ameryce jest inaczej. Konsument po jakimś czasie nudzi się produktem i sprzedaje go jako używany. Dlaczego? Bo chce kupić coś nowszego, lepszego, ładniejszego. Brooks Stevens podróżował po całych Stanach Zjednoczonych i promował planowane postarzanie produktu w swoich pogadankach. Ludzie byli zachwyceni. Kobiety i mężczyźni coraz częściej zwracają uwagę na wygląd kupowanych rzeczy. Chcą czegoś nowego, pięknego, nowoczesnego. Projekt i reklama uwodziły konsumentów, promując najnowsze modele.
Ojciec nigdy nie zaprojektował niczego, co w krótkim czasie przestałoby działać. Planowane postarzenie produktu zależy wyłącznie od woli konsumenta. Nikt go nie zmusza do kupowania. To jego wolny wybór. Szczęście i wolność osiągnięte poprzez nieograniczoną konsumpcję. Oto sposób na życie w Ameryce lat 50. Stał się podstawą społeczeństwa konsumenckiego, jakie znamy dzisiaj. Bez planowanego postarzania produktu takie miejsca by nie istniały. Nie byłoby produktów, nie byłoby przemysłu, projektantów, architektów, sprzedawców, sprzątaczy, ochroniarzy. Ich miejsca pracy nie istniałyby. Jak często zmieniacie komórki? Co półtora roku? Raz w roku? Współcześnie planowane postarzanie produktu jest integralną częścią nauki w szkołach dla projektantów i inżynierów. Boris Knuff wykłada koncepcję cyklu życia produktu. To współczesna nazwa planu. Zrobiłem zakupy. Mam tu kilka rzeczy. Patelnię, koszulę, koszulkę. Studenci uczą się, jak projektować w świecie zdominowanym przez jeden cel. Częste kupowanie nowszych produktów. Rozdam wam te rzeczy, a wy mi powiecie, jak długo będą służyć. Ile wyniesie czas ich przydatności. Projektanci muszą zrozumieć, czego oczekuje firma, dla której pracują. Firma decyduje o tym, jaki model tworzymy, jak często ma być wymieniany na nowy. Projektant ma stworzyć produkt, który będzie idealnie pasował do strategii firmy, czyli klienta, dla którego pracuje. Planowane postarzanie produktu jest podstawą wzrostu gospodarczego w zachodnim świecie. I to od lat 50. Od tej pory ten wzrost stał się świętym gralem naszej gospodarki. Żyjemy w społeczeństwie, w którym produkuje się nie po to, żeby zaspokoić potrzeby, ale po to, żeby produkować. Produkcja ma rosnąć bez umiaru, bez granic. Dla potwierdzenia tego tworzymy potrzebę konsumpcji, która też rośnie bez granic. Serge Latouche jest krytykiem rosnącej produkcji, pisze o jej mechanizmach. Korzysta się z trzech narzędzi: reklamy, planowanego postarzania produktu oraz kredytów bankowych. Ostatnie pokolenie żyje tylko po to, żeby kupować wszystko na kredyt, pożyczać pieniądze na produkty, których nie potrzebuje. To nie ma sensu. Krytycy rosnącej produkcji mówią, że to się nie uda na dłuższą metę, bo cały plan zbudowany jest na sprzecznościach. Każdy, kto wierzy, że można produkować bez granic na tej planecie, jest albo głupcem, albo ekonomistą. Problem w tym, że teraz wszyscy jesteśmy ekonomistami. Jak to możliwe, że na świecie co 3 minuty tworzy się nowy produkt i że jest on nam potrzebny? Myślę, że wielu ludzi rozumie już, że trzeba to zmienić, kiedy słyszą słowa polityków namawiających ich do kupowania i naprawiania gospodarki. Takie rozwijające się społeczeństwo przypomina rozpędzony samochód wyścigowy, w którym nie ma kierowcy. Jedzie przed siebie i wkrótce rozbije się o mur albo spadnie w przepaść. Contre un mur, soit de sombrer dans un précipice.
Marcos przejrzał instrukcje obsługi wielu drukarek. Odkrył, że ich żywotność jest z góry zaprojektowana. Osiągnięto to poprzez umocowanie w drukarce specjalnego chipu. Znalazłem ten chip. Z góry zaplanowano w nim, ile razy można użyć drukarki. Kiedy osiągamy tę granicę, drukarka przestaje działać. Jak czują się inżynierowie, tworząc produkt, który po jakimś czasie przestaje działać? Problem ten ujęto w brytyjskim filmie z 1951 roku. Młody chemik odkrywa niezniszczalną nić i wierzy, że dokonał wielkiego postępu. Ale nie wszyscy cieszą się z jego wynalazku. Wkrótce dowiaduje się, że musi uciekać nie tylko przed właścicielem fabryki, ale i pracownikami, którzy boją się utraty pracy. To ciekawe, przypomina mi to zdarzenie, które naprawdę miało miejsce. W 1940 roku firma DuPont ogłosiła pojawienie się rewolucyjnego syntetyku nylonu. Kobiety cieszyły się z niemal niezniszczalnych pończoch, ale ich radość trwała krótko. Mój ojciec pracował dla DuPonta przed i po wojnie w dziale nylonu. Opowiedział mi, że kiedy pojawiły się pierwsze nylonowe pończochy, poproszono pracowników, żeby przetestowali je na swoich żonach. Ojciec przyniósł je mamie, która była zachwycona trwałością tego produktu. Chemicy mieli prawo być dumni ze swojego osiągnięcia. Nawet mężczyźni zaczęli nosić nylonowe skarpetki. Problem w tym, że były zbyt trwałe. Kobiety cieszyły się, że nie lecą w nich oczka, a firma martwiła się, że sprzedaż spada. DuPont wydała nowe instrukcje ojcu Nichols i jego kolegom. Musieli wrócić do projektu, sprawić, żeby nić stała się mniej trwała, wymyślić coś, co będzie się szybciej zużywać, żeby sprzedaż znów wzrosła. Ci sami chemicy, którzy dowiedli swojego geniuszu, tworząc trwały nylon, teraz musieli sprawić, żeby stał się mniej trwały. Lepszy nylon zniknął z produkcji szybciej, niż się pojawił. Musimy mieć kontrolę nad tym wynalazkiem. Przejmujemy go. Zapłacimy ci dwa razy więcej. Ćwierć miliona. Żeby go zniszczyć. Co myśleli chemicy z DuPont o niszczeniu ich wynalazku? Dla inżynierów musiało być frustrujące, że wykorzystuje się ich umiejętności do pogorszenia jakości produktu, który już stworzyli. Ale może to tylko punkt widzenia laika. W końcu wykonywali swoją pracę. Za to im płacono. To był skomplikowany problem natury etycznej. Konfrontacja z planowanym postarzaniem produktu podziałała na ich morale. Stara szkoła inżynierów wierzyła, że trzeba stworzyć produkt, który nigdy się nie zużyje. Nowa szkoła kierowała się potrzebami rynku. Wytwarzała produkty, na które było zapotrzebowanie. Debatę zakończyło przejęcie pracy przez nową szkołę. Plan ten nie wpłynął jedynie na inżynierów. Frustracja konsumenta znalazła swoje odzwierciedlenie w sztuce Artura Millera Śmierć komiwojażera.
Tak samo jak Willy Lomax, wszyscy konsumenci mogli tylko narzekać. Choć raz w życiu chciałbym kupić coś, zanim się zepsuje. Wciąż ścigam się z jakimiś śmieciami, spłacam raty za samochód, który ledwo jeździ. Lodówka psuje się co chwilę, oni postarzają te produkty. Kiedy już je spłacimy, nadają się do wymiany. Konsumenci z Zachodu nie wiedzieli, że po drugiej stronie żelaznej kurtyny w krajach z bloku wschodniego istniała gospodarka, w której nie było planowanego postarzania produktu. Komunistyczną gospodarką nie rządził wolny rynek. Wszystko planował rząd. Z tego powodu gospodarka była niewydajna, wciąż brakowało części. W takiej sytuacji plan nie miał sensu. W byłych Niemczech Wschodnich, czyli w najbardziej wydajnym gospodarczo kraju ze wschodu, oficjalne zarządzenia nakazywały, żeby każda lodówka czy pralka miała żywotność minimum 25 lat. Kupiłem tę lodówkę w Niemczech Wschodnich w 1985 roku. Ma prawie 25 lat. Żarówka w środku też. Nigdy jej nie wymieniałem. W 1981 roku fabryka ze wschodniego Berlina rozpoczęła produkcję żarówki o przedłużonej żywotności. Pokazano ją na międzynarodowych targach kupcom z Zachodu. Kiedy pokazali tę żarówkę na targach w Hanowerze w 1981 roku, ich zachodni koledzy powiedzieli, że przez nią stracą pracę. A inżynierowie ze Wschodu odpowiedzieli przeciwnie, dzięki oszczędności surowca nie stracimy pracy. Zachód nie kupił tej żarówki. W 1989 roku, kiedy padł mur berliński, fabrykę zamknięto i żarówka przestała być produkowana. Teraz można ją znaleźć w muzeum. Dwadzieścia lat po upadku muru berlińskiego nie ma już różnicy między konsumentami z Zachodu i Wschodu. Jednak w erze internetu konsumenci mogą walczyć przeciwko planowanemu postarzaniu produktu. Pierwszy film, jaki pokazaliśmy w sieci, był o iPodzie. Kupiłem go za $500. Byłem spłukany. Jakieś 8 miesięcy później padła w nim bateria. Zadzwoniłem do firmy Apple, żeby mi ją wymienili, a oni powiedzieli, żebym sobie kupił nowego iPoda. Proszę sobie kupić nowego. Apple nie wymienia. Nie. Nie dostanę nowej baterii? Nie. Nie wkurzało mnie to, że bateria padła, bo w Nokii też tak się stało. Nawet w laptopach trzeba czasem wymienić baterię. Ale iPod był bardzo drogi. Kiedy padła jego bateria, musiałem wymienić całe urządzenie. Mój brat wpadł na pomysł, żeby nakręcić o tym film. Obeszliśmy całe miasto i na każdej reklamie iPoda dopisaliśmy, że bateria w tym urządzeniu działa najwyżej 18 miesięcy i nie można jej wymienić. Wrzuciliśmy film na stronę iPod i jego ohydna tajemnica. Przez 6 tygodni obejrzało go 5 milionów osób. Zrobiliśmy furorę. Elizabeth Pritzker, adwokat San Francisco, obejrzała film i razem ze wspólnikami postanowiła zaskarżyć Apple o zaniedbanie.
50 lat po sprawie z żarówką planowane postarzanie produktu znów znalazło się w sądzie. Wnieśliśmy oskarżenie 2 lata po wprowadzeniu iPoda na rynek. Apple sprzedał ponad 3 miliony egzemplarzy tego urządzenia w samej Ameryce. Większość użytkowników miała problem z baterią i chciała zaskarżyć firmę. Jednym z nich był Andrew Wesley. Wybraliśmy kilka osób spośród wszystkich, którzy do nas zadzwonili. Oni mieli reprezentować sprawy tysięcy poszkodowanych. Powództwo grupowe jest dość rzadkie w Stanach Zjednoczonych. Mała grupa ludzi reprezentuje dużą grupę, która składa skargę do sądu. Reprezentowałem tysiące, a może dziesiątki tysięcy ludzi. Sprawa była znana pod nazwą Wesley kontra Apple. Kiedy rodzina i przyjaciele dowiedzieli się o tym, uznali, że stałem się radykałem, następcą Erin Brockovich. W grudniu 2003 roku Elizabeth Pritzker złożyła sprawę w sądzie hrabstwa San Mateo, kilka przecznic od siedziby firmy Apple. Poprosiliśmy Apple o dokumentację techniczną dotyczącą baterii iPoda. Otrzymaliśmy mnóstwo danych o projekcie, o jego testowaniu. Okazało się, że bateria litowa tego rodzaju została celowo zaprojektowana tak, żeby mieć krótką żywotność. Uważam, że to urządzenie było celowo stworzone pod dyktando planowanego postarzania produktu. Po kilku trudnych miesiącach obie strony doszły do porozumienia. Koncern Apple obiecał wymienić zepsute baterie i rozszerzył ich gwarancję na 2 lata. Oskarżającym obiecano rekompensatę. Przeszkadza mi fakt, że Apple przedstawia się jako młoda firma dla młodych ludzi. Jednak nie prowadzi polityki środowiskowej, która pomogłaby konsumentom zwracać zużyte produkty do recyklingu. Mam nadzieję, że daliśmy im do myślenia i zrobią z tym coś. Planowane postarzanie produktu produkuje mnóstwo niebezpiecznych śmieci, które są wywożone do krajów trzeciego świata, takich jak Ghana. Od jakichś 9 lat widzę, jak podrzuca się nam tysiące kontenerów z odpadami elektronicznymi. Mówię tu o zepsutych komputerach, telewizorach, których już nikt nie chce w krajach rozwiniętych. Przewożenie śmieci do krajów trzeciego świata jest zabronione przez prawo międzynarodowe, ale handlarze deklarują na cle, że to produkty używane. Spisek żarówkowy, nieznana historia zaplanowanej nieprzydatności. Ponad 80% odpadów elektronicznych, które trafiają do Gany, nie nadaje się do naprawy. Kontenery zostają porzucone na wielkich śmietniskach w całym kraju. Jesteśmy na jednym z takich śmietnisk. W przeszłości płynęła tu piękna rzeka Odał. Tętniła życiem, było w niej pełno ryb. A teren był zielony. Niedaleko stąd chodziłem do szkoły. Przychodziliśmy tu z kolegami grać w piłkę, posiedzieć nad rzeką. Rybacy organizowali przejażdżki łodziami. Teraz to wszystko zniknęło. Dlatego jest mi smutno. Jestem wściekły. Teraz nie ma tu bawiących się dzieci. Zamiast tego biedacy przychodzą tutaj szukać skrawków metalu. Palą plastikowe części, kable z komputerów, żeby zebrać jak najwięcej metalu, który potem sprzedają.
Resztki sprawdzają dzieci, również szukające metalu, który przeoczyli starsi. Usłyszałem od tych, którzy przysyłają nam te śmieci, że chcą zmniejszyć różnicę, jaka dzieli Amerykę i Europę od krajów afrykańskich. A tak naprawdę sprzęt, który nam przysyłają, nie działa. Nie można przyjmować tych śmieci, bo nie wiemy, co z nimi robić. Nie my je wyprodukowaliśmy, a jednak wykorzystują nas jak śmietnik. Śmieci, które przez lata ukrywano, teraz same powracają. Nie możemy dłużej unikać tego tematu. Tak naprawdę nie mamy już gdzie wyrzucać tych śmieci. Musimy zrozumieć, że planeta, na której żyjemy, nie wytrzyma tego, co jej robimy. Istnieje granica, zasoby naturalne się kończą. Przyszłe pokolenia nigdy nam nie wybaczą, kiedy dowiedzą się o tym, jak zanieczyściliśmy środowisko, zwłaszcza mieszkańcy krajów rozwiniętych. Ludzie na całym świecie zaczęli przeciwdziałać planowanemu postarzaniu produktu. Mike Anany walczy ze śmieciami. Zaczął zbierać informacje na temat ich producentów. Tutaj trzymam wszystkie dane z informacjami. Widać napis AMU Center w zachodnim Sjælland, czyli w Danii. To jest z Niemiec. Przysłali nam same śmieci. Westminster College, koncern Apple, powinien się wstydzić. Ta firma twierdzi, że chroni środowisko. Jest tu mnóstwo produktów Apple. Mam bazę danych zawierającą etykietki, adresy producentów, numery telefonów firm, do których należą odpady wyrzucone w Ganie. Mike zbiera dane, żeby złożyć skargę do sądu. Musimy coś zrobić, ustanowić kary, skarżyć winnych, żeby przestali nam podrzucać śmieci. Marcos znów szuka w internecie sposobu na przedłużenie życia swojej drukarki. Trafia na stronę rosyjską, która oferuje darmowe oprogramowanie do drukarek z chipem. Programista wyjaśnia, dlaczego to robi. Przyczyną jest zły projekt. To model biznesowy. Źle wpływa na środowisko i jest nieprzydatny. Znalazłem sposób na stworzenie oprogramowania, które przedłuża żywotność drukarek atramentowych. Marcos nie wie, czego się spodziewać, ale ściąga oprogramowanie. W małej francuskiej wiosce John Thrakara walczy z planowanym postarzaniem produktu, pomagając ludziom na całym świecie wymieniać się pomysłami. W biednych krajach wszystko jest reperowane. W Indiach albo w Ameryce Południowej nikt nie wyrzuca sprzętu tylko dlatego, że się zepsuł. W Indiach istnieje nawet słowo oznaczające naprawianie. To jugad. Nie ma znaczenia, czy naprawa jest trudna, czy łatwa. Szukamy ludzi, którzy znają się na tym. Nie chcemy tylko narzekać i mówić, że to straszne i że trzeba to zmienić. Jedną z takich osób jest Warner Phillips, potomek najstarszych producentów żarówek. Pamiętam, jak dziadek zabierał mnie do jednej z fabryk Philipsa i pokazywał mi produkcję żarówek. To niezwykły widok.
Niemal 100 lat po powstaniu kartelu producentów żarówek Warner Philips podchodzi do rodzinnej tradycji nieco inaczej. Produkuje żarówki LED-owe, które mogą się palić przez 25 lat. Nie ma podziału na świat zielony i świat biznesu. Oba istnieją na jednej planecie. To doskonała podstawa do budowania nowego biznesu. Żeby to zrobić, należy stworzyć fabrykę, która poniesie wszelkie koszty zużytych surowców. Dotyczy to także wykorzystanej energii, transportu. Gdyby firmy transportowe ponosiły rzeczywiste koszty transportu, że nie wspomnę o paliwie, które nie jest surowcem odnawialnym, którego nie umiemy na razie niczym zastąpić, opłaty za transport wzrosłyby 20-30-krotnie. Gdyby te koszty dodano do ceny każdego produktu, byłby to doskonały bodziec dla producentów i projektantów na całym świecie do tworzenia rzeczy, które są bardzo trwałe. Walkę z planowanym postarzeniem produktu można także toczyć, zmieniając sposób myślenia przy projektowaniu i produkcji wszelkich dóbr. Powstał nowy pomysł nazwany od kołyski po grób. Jego twórcy uważają, że gdyby fabryki pracowały jak natura, planowane postarzenie produktu straciłoby rację bytu. Kiedy mówimy o ochronie środowiska, myślimy rezygnacja z czegoś, oszczędności, unikanie odpadów, mniejsze szkody. Ale natura tak nie postępuje. Drzewo niczego nie unika, nie oszczędza. Natura produkuje wszystkiego w nadmiarze, ale nic się nie marnuje. Odpady stają się pożywieniem dla innych organizmów. Tworzy się zamknięty cykl. Natura nie produkuje odpadów, tylko pożywienie. Michael Braungart uważa, że przemysł powinien naśladować cykl natury. Dowiódł, że jest to możliwe, kiedy zaprojektował proces produkcyjny szwajcarskiej firmy tekstylnej. Kiedy obija się kanapę albo fotel tkaniną, ścinki są tak trujące, że należy je traktować jak odpad toksyczny. Braungart odkrył, że w fabryce od dawna używa się toksycznych chemikaliów. Do produkcji nowych tkanin Braungart i jego ludzie zredukowali listę substancji do 36. Wszystkie są biodegradalne. Teraz wybieramy rzeczy, które można nawet zjeść. Jeśli lubisz, dodaj je do płatków śniadaniowych. W społeczeństwie produkującym odpady w pewnym momencie stają się one problemem. Jeśli zamiast odpadów produkujemy pożywienie, produkty o krótkiej trwałości zamieniamy w coś nowego. Dla radykalnych krytyków planowanego postarzania produktu zreformowana produkcja to za mało. Chcą zmienić cały system gospodarczy oraz system wartości. To prawdziwa rewolucja, nie tylko kulturalna, ale i mentalna. Rewolucję tę nazywa się degrowth. Serge Latouche podróżuje z konferencji na konferencję, gdzie wyjaśnia, jak zmienić społeczeństwo. Degrowth to prowokacyjny slogan, który ma na celu odwrócenie systemu dotychczasowych wartości opartych na nadmiernej produkcji i który chce zmienić sposób myślenia. Można to streścić jednym słowem – redukcja. Należy zmniejszyć produkcję, ilość odpadów, nadmierną konsumpcję. Dzięki redukcji konsumpcji, produkcji uwolnimy się od bogaczy, którzy wykorzystują nadmierną konsumpcję. Zastąpimy ją przyjaźnią, wiedzą.
Za bardzo zależy nam na posiadaniu rzeczy, które poprawiają nam poczucie własnej wartości i tożsamości. Zastępują one poczucie przynależności do jakiegoś środowiska, przywiązanie do ziemi oraz inne rzeczy, które istniały przed wiekami, które teraz zastąpiła konsumpcja. Gdyby szczęście zależało od poziomu konsumpcji, bylibyśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Konsumujemy 26 razy więcej niż ludzie za czasów Marksa. Ale ludzie nie są szczęśliwsi, bo poczucie szczęścia jest subiektywne. Krytycy degrowth obawiają się, że rewolucja niszczy nowoczesną gospodarkę i cofnie nas do epoki kamienia upanego. Powrót do samowystarczalnego społeczeństwa, czyli takiego, które nie produkuje odpadów niszczących naszą planetę, nie oznacza powrotu do epoki kamienia upanego, raczej do Francji z lat 60. Nowe społeczeństwo mogłoby wreszcie spełnić marzenie Gandhiego, który powiedział, że świat jest na tyle duży, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich, ale zawsze będzie za mały, żeby zaspokoić chciwą jednostkę. Marcos instaluje rosyjskie oprogramowanie na swoim komputerze. Dzięki niemu może zresetować chip w drukarce. Drukarka natychmiast się odblokowuje. Scenariusz i realizacja. Wersja polska TVN. Tekst Olga Krysiak. Czytał Mirosław Utta.